Międzychód. Nad Wartą w Sierakowie uruchomiono odnowioną strzelnicę sportową. Obiekt wyposażony w nowoczesny sprzęt powstał w miejscu dawnej strzelnicy, którą zbudowano w latach 60. Obiekt nowy, dzisiaj jest uwieńczenie jego końca. Zadanie to podjął się swego czasu brat Teofil Dobkowicz. Po jego śmierci kontynuację robił prezes Lech Orlik ze swoją drużyną. Myślę, że obiekt będzie służył wszystkim. Nie jest to obiekt, który będzie tylko dla Bractwa Kurkowego, ale także będą bramy otwarte do wszystkich chętnych, którzy będą chcieli tu przychodzić. Między innymi harcerzy Polskiego Związku Wetrykarskiego i innych po prostu organizacji, które zechcą z tego obiektu korzystać. Modernizacja trwała z przerwami kilka lat. Zainicjował ją świętej pamięci Teofil Dobkowicz, członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Sierakowa. Jego też imię nadano odnowionej strzelnicy. Jak zapewniają bracia Kurkowi, obiekt będzie ogólnodostępny. Na pewno będzie ogólnodostępny, z tym, że ta ogólnodostępność ma też swoje ramy. Jak wiadomo, broń zobowiązuje do pewnych zachowania, pewnych przepisów. Jeżeli grupa, która nie posiada uprawnień, zgłosi się do nas, że chce postrzelać, to pod okiem instruktora, czyli tak zwanego prowadzącego strzelanie, udostępnimy broń. Oczywiście koszty amunicji muszą sobie uczestnicy ponieść i udostępnimy. Wychodzimy z założenia takiego, że obiekt ten ma tętnić życiem, a nie być zamknięty tylko dla wąskiej grupy społeczności. Modernizację sierakowskiej strzelnicy wsparły unijne pieniądze za pośrednictwem lokalnych grup działania. W tym obiekcie, w którym dzisiaj jesteśmy i został otwarty, obiekt ten oczywiście ma służyć ludziom Rzeszy Sierakowskiej całej. I strategia nasza polega na tym, że zadowoleni jesteśmy, że komitet przyznał te pieniądze i zostały słusznie ulokowane w taki obiekt, który, jeszcze raz powtarzam, ma służyć ludziom i podnosić celność oka. Obiekt ten wpisuje się z jednej strony w strategię rozwoju działania grupy, ale z drugiej strony będzie służył całemu społeczeństwu Sierakowa nie tylko. Będzie miejscem spotkań, miejscem integracji, miejscem, miejmy nadzieję, dobrych decyzji, wspaniałych wrażeń i będziemy z niego wszyscy jako mieszkańcy zadowoleni. Ale jest to też wspaniały przykład współpracy, takiej kooperacji. Dzisiaj tutaj słyszeliśmy od innych braci Kurkowych z innych gmin, a nawet z Poznania, to, że jest to dowodem na piękną współpracę władz gminy czy jednostki samorządu terytorialnego z organizacją pozarządową. Bowiem bez tej symbiozy nie byłoby możliwe, żeby taki obiekt, tak znaczący obiekt tutaj powstał. Jak zapewniają zarządcy strzelnicy, jej powstanie nie ma żadnych konotacji politycznych. Tradycje strzeleckie w Sierakowie liczą sobie blisko 400 lat. Pierwsza strzelnica w tym mieście powstała w okresie międzywojennym w pobliżu ośrodka treningowego polskich olimpijczyków.